Na monetach z serii Wielcy Polscy Ekonomiści upamiętniono najwybitniejszych polskich ekonomistów, zarówno tych zapomnianych, jak i znanych. Za projekty wybranych monet emitowanych przez Narodowy Bank Polski odpowiada Dobrochna Surajewska, absolwentka Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Przed przystąpieniem do pracy nad portretem przeszukuje się wszelki możliwie dostępny materiał ikonograficzny. Wielką pomocą są materiały, które otrzymujemy od konsultantów. Najczęściej portrety to trois cadres, czyli czwarte albo en face. Kiedy pracujemy nad portretem, to nie tylko właśnie te proporcje decydują o oddaniu charakteru i tej indywidualnej cechy osoby. Czasami może się okazać, że to niuans będzie nam budował całą postać, będzie nam charakteryzował tą postać. Płaskorzeźba monetarna niestety, ale jest bardzo ograniczona technologicznie, jeżeli chodzi o przestrzeń, jaką mamy do dyspozycji. To są nawet przy skali trzykrotnej, pięciokrotnej, sześciokrotnej, są to ułamkowe części milimetra, aby wywołać właśnie wrażenie przestrzeni. Warto też zwrócić uwagę, że w kolekcji monet osoby, które są w jakiś sposób upamiętniane, uwieczniane, to są ludzie o bardzo szerokich zainteresowaniach, to są ludzie ciekawi świata, to są ludzie, którzy kiedyś ze względu na to, jakie mieli doświadczenia, czym się zajmowali, co poznali od strony naukowej, byli gotowi formułować własne oceny, własne pomysły. Upamiętnienie takich wybitnych postaci jak Mikołaj Kopernik, upamiętnienie ich zasług w zakresie ekonomii jest z jednej strony dobrą lekcją historii, a z drugiej strony może być też nie lada atrakcją dla kolekcjonerów monet. Więcej informacji o monetach kolekcjonerskich można znaleźć na stronie www.nbp.pl.